Siemaneczko widzowie, na naszej serii Polscy Sąsiedzi. Ja właśnie, jak sama nazwa wskazuje, wyruszam z pięknej audycji. Dzisiaj was też serdecznie witam. Napiszcie hashtag targi, ja wam przypnę serduszko, bo jak pewnie już po tytule widzieliście i po miniaturce i po wszystkim, jedziemy dzisiaj z sąsiadem na targi. On gdzieś tutaj powinien być. Szybkie info dla widza. Mam drugi kanał, czyli Szalony Farmer. Lecimy po 15 tysięcy widzów do końca kwietnia. Mam nadzieję, że wbijesz, pomożesz, zaczniesz oglądać ten kanał, jeżeli o tym jeszcze nie widziałeś. Oczywiście Minecraft oraz farming, główna tematyka. Mam też trzeci kanał i tutaj też cię zapraszam, bo są shoty z farminga 19. Niedługo będą z farminga 22. Tutaj lecimy po 5 tysięcy widzów. Też zapraszam, jeżeli chcesz sobie pooglądać minutowe filmy. No i oczywiście też pewnie korzystasz z TikToka, także tam też jestem, także wbijaj na HRS shoty, no bo są fajne shoty, robiące po 50 parę tysięcy wyświetleń nawet. Nie wiem, może dalej się zachwyca tym Mercedesem. A i napiszcie, moi drodzy, jeszcze hashtag targi, a wam oczywiście przypnę serduszko do komentarza. I możecie jeszcze napisać jeszcze jeden na przykład hashtag, hashtag Mercedes, to też wam przypnę serduszko do komentarza. I jak napiszecie hashtag sąsiad, też wam przypnę serduszko do komentarza. Witam. Witam. Ale się ubrałeś te targi, kurde, jakbyś... A co? Na randkę jakbyś jechał. No słuchaj, muszę się prezentować pod kolor samochodu. Zobacz. No właśnie widzę, taki troszkę koszula. Nie, ale powiem ci, lakierowi nie dorównasz. Ta koszula tyćkę wyblakła. Ale to troszeczkę tylko, bo jak... Troszeczkę. Na plaży byłem i troszkę wyblakła. A ty, przepraszam, ty tym gruzem będziesz jechał? Za przeproszeniem? Znaczy, no niestety, taki na razie posiadam, ale nie ma problemu. Niedługo będą zmiany. Ja żartuję, sąsiad, toż to kurde, żeby nie prezydent, to... Wiesz co, do mnie dzwonił prezydent Ameryki, prezydent Chin, a mają się zrzucić jakiś fajny samochód. A ja od papieża mam dostać samochód. Ło kurde, to weź to przebij. Hejtowali mnie widzowie, że co to za rzeczy, że od prezydenta samochód się dostaje, że to w realnym życiu się nie dostaje. Jak nie w realnym, jak, a w jakim ja dostałem? A przecież my vlogi nagrywamy, a nie grę. No słuchaj, no. Dobra, ruszamy. Dobra, jedziemy. Odpalam. Ale powiem ci, że no... Tak, to jest, jak my vlogi nagrywamy, to nie jest widzowie jakaś gierka czy coś. Tutaj sąsiad dobrze mówi. No. To nie jest gierka. Wiesz, pierwszy, ja będę jechał pierwszy, bo wiesz... O kurde, Sąsiad, co ty robisz? Nie, ja muszę wyjść, czy nie ma czerwonego lakieru na audycy. Nie zahaczyło. Ale masz farta. To ty masz farta, bo mi się nie wypłacił, sąsiad. Tak, ja mi się nie wypłacił. Dobra, ja, sąsiad, pierdziele, widzowie. Nie wierzę w to. Jedź pierwszy, bo ty jeździć się ubierz. Powiem ci, jak kiedyś coś cię skasuje, jak tak wyjedziesz na papę. Nie, ja tak tylko delikatnie, słuchaj, delikatnie. Czekaj, przypomnij, jaki tam masz silnik? Ty, tu chyba 4 litry siedzą. A u mnie 4,2. Słuchaj, ścigamy się? Ale bokiem poleciałem, a twoim tak się nie da. Jak się nie da? Co demonstrować? Nie, no to... Ja mogę na targach to demonstrować. Na targach. Tylko, że tam to kurde kamery mogą być. Może ktoś mnie podpierdzi na policję, zadzwonią i... Ale powiem ci, że największe targi od nie wiadomo jakiego czasu. Tak? No. No dawno tutaj nie robili w okolicy, kurczę, tak się zastanawiałem, kiedy będą. No i dzisiaj mówię, w koszulę się wystroiłem, wstałem rano, śniadanko zjadłem. A jestem umówiony z przedstawicielem Jochendera, to wiesz, może coś tam... A ja mam tam... z kuplami się później tam zobaczyć też. A, no to też, bo ciekawe ile właśnie ludzi będzie. Ja się zastanawiałem, czy ktokolwiek będzie, czy... Zazwyczaj kuplami... tych ludzi się zjeżdżało, teraz jest jeszcze godzina taka wcześna, to może aż tyle osób nie będzie, to będzie łatwiej przejść po tych targach. Ty, z kumplami i z koleżanką mam się też zobaczyć, słuchaj. A, to kurde, te koleżanki chyba się zaczęły od tego Mercedesa AMG. Troszkę, GT. Właśnie, nie wiem od czego to jest zależne, ale odkąd mam Mercedesa, bardzo dużo koleżanek się do mnie odzywa, nie wiem o co chodzi. To dziwny zbieg okoliczności. To dlatego, że cię w telewizji zobaczyły, na Facebooku pododawały. Nie, bo to dziwny zbieg okoliczności, że odkąd mam Mercedesa, to nagle koleżanki się do mnie odzywają. Nie wiem, czym to jest spowodowane, że takie dziewczyny nie są. Nie, no dziewczyny takie nie są, no absolutnie, no przecież gdzież dziewczyny by na samochód. Dobra, ja sobie stanę tutaj, widzowie, parkingu jako tako nie ma, już widzę, że ktoś stoi. Ale powiem wam, że jak będziecie mieli delikatne ścinki na dzisiejszym odcinku, to inaczej się tego zrobić nie dało, bo tu na przykład jest 60, a tu jest 30. FPS-y wam pokazałem. Zobaczcie co za... Kameruję właśnie. A, drifty pod targami, to jest życie. To jest życie, słuchaj. Przyjedzie się, popisze chociaż przed ludźmi. Dobra, trzeba tutaj postawić, o, przy samej drodze. O, tak, o, cyk. O, dobra, żeby widzieli, że biznesmen przyjechał. No właśnie. O, światła zgasił ci, kurde, padnie akumulator jeszcze. O, dobra.
O kurde, ile tu maszyn, ja cię kręcę. No, trochę tego wszystkiego jest, powiem wam. O, stoisko Case'a, tu jakiś gościa stoi. Ty, jakby to zaczniemy w ogóle oglądać? No właśnie, od której strony idziemy? Chyba od, kurde, możemy od lewej iść w sumie o tako... Ty, co nie można nagrywać? Co nie można nagrywać? No, tam nie słuchaj go, jakiś tam przedstawiciel. A chcesz dostać? Ty, ale tu jeszcze nie zaczęliśmy, Amazonki patrz, jakieś są z tyłu. A, no on mówi, że nie można nagrywać. Zaraz będziemy mogli... A zresztą, kto nam usunie materiał? Nie, dobra. Tu słuchaj, taki gruberek to już za mały. Gdzie on mówił, że taki... nie można nagrywać? To widzowie, no. Jak coś, to jest gówno. I tyle, tu nie będziemy stać. To firma Amazon. Nie, ale taki siewniczek, powiem wam, żeby nam się przydał do kukurydzy. Ty, no przydałby się taki, kurde, no... W miarę profesjonalny się wydaje. To co to w ogóle z u góry jest? To co, właśnie nie wiem, co to jest. Rura? To jest... Słuchaj, bo tu się napełnia pewnie. Tu podjeżdżasz z przyczepu i napełniasz. Ja pierdziele. Tak rozsiewacz, patrz. O taki o przecież kupiłem do wapna, a tu o, stoi. Ciekawe jakie tu ceny mają, bo nie ma podpisane. A zrób mi zdjęcie tu przy Case'ie. Dobrze się prezentuje w tej koszuli. O, i patrz, znak nawet jest Case'a. Tu jakaś matka z dzieckiem widzę. No, masz fotę. O, dzięki, kurde. Ty, ale takiego małego podpieli do tego? Do takiej, kurde, talerzowy? Nie. Taki 115 pod taką. A to może tylko tak, żeby przetransportować. A to co to jest to w ogóle? Anderson jakiś. To do czego to jest? To ja wiem. Bawełny? Nie wiem, ja się jakieś nie wiem. Taka jakby... To coś okrągłego na pewno robi, ale co to, co naro tam robi to... Ty, to do kamieni? Kurde, to nie, dziwny, dziwny taki podbierak. No to jakiś to paszowóz czy coś tam, no to sprzęt leśny. Dalej, co my tutaj mamy? Co to jest za marka w ogóle? Ty, to jakieś egzotyczne jakieś marki w ogóle. Ty, a gdzie piwo jest? Właśnie nie wiem, że to jest stoiska, tu nie widać. Może to jeszcze za wcześnie, może tu wieczorem coś się będzie działo, jakaś impreza. Pierdzie, po co ja tu przyjechał, jak tu piwa na nie, darmo tylko. To jest do bawełny. To jest tak, to jest do bawełny, ale to patrz jakie to wielkie. No, kurde, bo to do tych belek takich. No, Bredal tylko dwie maszyny, lipa. Taki mi się przydał, kurde. Bergman, jakieś widzę stoisko swoje ma. Ty, tu Bergman, już trochę maszyn jest, ja pierdziele, poczekaj, tylko przyczepa. No ale te Bergbady to są dobre przyczepy, to taka by się przydała, tylko pa. Że kurde, nie wiem czy mój ciągnik dał radę. No, przeładunkowa GTW. Ja pierdziele, to są maszyny, powiem ci. Ty, na moją gospodarkę by jako tako, ale na twoją to taka za duża trochę. No zależy co byś tam dokupił, jeżeli chodzi o ciągniki, ja dzisiaj jestem umówiony na wstępne oględziny takiego ciągnika, wiem, że na targach ma być, no. Ale jaja. Brandner, kolejna mareczka. Też Brandner. Widzę, że tutaj chyba przyczepy same. Tak, ale to są dobre przyczepy, ja słyszałem, wiesz, kumpel mi mówił, że naprawdę niezłe przyczepy. No przecież ja mam o takie na gospodarstwie, o te zielone. A, to ty mi gadałeś. No, ale fajnie one wyglądają, rozrzutniczek, kurde, też nawet spoko na gospodarkę o taki o... Niezły, o, to jakiś chłop ogląda... O, maszyny zaczynają się. Ty, gostek! A. Ty, pa, tak samo prawie się ubrał. No, właśnie chciałem powiedzieć, co? Taki sam kapelutek, kolorystyka taka sama, tylko on ma koszulę pratę. Lekaj, klasik widzę, klasik. A ty z jakiej marki będziesz oglądał ciągnik? Ja będę... Poczekaj, no dawaj, rób, cykaj. Poczekaj, bo mi fotkę robi. Dobra, ja tego większego sobie wejdę. A zobacz, jak mi zdjęcie robi. Widziałem tam właśnie, że kurde robią. Ja pierdziele, wejdź do tego. Patrz, jaki tu jest, patrz, jaka to maska. Ile to musi palić paliwa. No wejdź. O, skurczymy. Tu ci zrobię. O, nawet o, tu będziesz miał lepszą fotę. Dobra, dawaj teraz. Cheese! Jest! Cheese! Poczekaj, bo tego drugiego objąłem też na zdjęciu. Dawaj, teraz o. No, teraz jest git. Cheese! Klasik. No, kolejny. Ty, klasik. To się, twoja sieczkarnia to się chowa przy tej. Ty, nie ma co gadać, ale no, ta sieczkarnia to jest... Ale słuchaj, ale takiej sieczkarni za darmo nie dostaniesz. Jak chodzisz tam, to za darmochę. No tutaj to raczej małe szanse, żeby takie coś dostać za darmo. To patrz, to jest wielkie. Kupił. Ty, ale klas ma bogate stoisko, tu kombajn no, jeszcze. Bogate. Co i prawda headery już... z tego co widzę chyba nie pomieściły tutaj. To chyba jakieś bydlęce są headery. No, nie ma chyba, ale... Powiem ci, że niezłe maszynki, fajne. Żeby tak chcieli za darmo naprawdę rozdawać, to... A taka ładowarka to lepsze będzie niż kurde, niż nasze JCB? Chyba nie, jest klasa. Nie, tam gdzie ale jakby za darmo dawali, no to ja bym się na przykład tam nie kłócił, no nie? Mniejsza, tylko że teraz kurde problem, bo ty krowy co chwilę tu ładowarkę bierzesz. Ta. Można i drugo, patrz, przyczepa na sianokosy. Prasa ale do beli jakich, ja pierdziele. Ale to gdzie? Dzień dobry. 500...
To 5300 C, ja pierdzielę to do kwadratów. Dzień dobry, przepraszam, można numer dostać? Pa, już zagaduję jakiś. Pa, ile niższa? A to się pi... Dawaj, może na tą stronę to zrobię, zobaczymy jakieś... Widzę tutaj jakieś przyczepy. Farmtech. To jest Farmtech. Kurde, do belek taka by w sumie... Dobra była, duża. No ładna jest. A ma zaczepy tylnie? Czy tutaj... Nie, nie ma, to nie, jedno tylko. Tu gdzie to? Ale tu gdzie tu dwie byś nie podczepił? Beczułka. Ale... Jakieś tam... Ale to powiem ci, że to beczka, nie jest jakieś duże. Oprócz tej przyczepy no, to rozrzutnik, czy... Wiesz, nie każdy ma takie już gospodarstwo jak my. No, to do, dla każdego są targi, no nie? A to no, też... A, patrz, ale to jest rozrzutnik też od Farmtech. To jest otwarte. To jest rozrzutnik, czy to jest? Rozrzutnik to. Ale jaki duży, ty. Pa. Trzy osiówka. Ja pierdzielę, no naprawdę kolos. No tu nawet strona jest podania Farmtech EU. Uuu. Dojczwarek, z tego co widzę. O. Prasa. Kurde, no naprawdę tu ludzie, nie wiem jacy tu przyjeżdżają to oglądać, ale to trzeba mieć taką gospodarkę. No ta do okrągłych, no to... Ej, a to nie jest taka jak twoja? Podobna? A jak? Nie wiem, czy nawet nie taka sama. Ty, a ty mogłeś, kurde, się dogadać z tym dojczwarem, jak masz już jedną rzecz, może jakoś zniżkę byś dostał. Może jakbyś ciągnik dali, kupował. Co? A można wejść do środka, zobaczyć jak to jest. A zobacz jak to wygląda. O, ale fajny. Ty takiego dojczwara to bym chciał, może bym musiał zagadać. Ty, no bo za case'a mógłbyś coś tam pomyśleć, jak już skurwasz no takie pieniądze. No kurde. A Marek jest sporo do wyboru, Marek jest sporo. Ale no, case'y, patrz jaki case tam jest. O, skurczywyk. Czekaj, zaraz pójdziemy tam, widzowie, tylko tutaj jeszcze kombend wam przygram. Mieszadła. Czy paszowozy takie jakby od Euromilka, to chyba jest polska marka, co ciekawe. No, to właśnie też tak mi się wydaje. O, jak to w środku wygląda, wejdź na te. Na podwyższenie. Kurde, jakie nożowniki tutaj. Ty, ale to musi mieszać bardzo dobrze i pociąć, żeby to krowy miały do jedzenia, no. Widzę tryby pracy, żółw i ten, i zajączek. No, ale jaka to siła tu jest, kurde. Ty, to są maszyny. Biorę. O tego dzisiaj już? A jak? I mi pasuje taki, słuchaj, w tej koszuli to... Ty, ale to jest 150, to chyba nie ten, nie za duży. Czekaj, ten case ile twój miał poprzedni? Oj, case'ik to chyba on ma 100... Oj, 180, 170, coś takiego. Kurde. To ma ze 300, wydaje. Patrz jak to wygląda. No kurde, to jest... Ale bydle. Zaraz ci powiem, o takim jeździ to ja pierdzielę, to jest 340, czyli być może ma 340 koni, nie wiem jak to nazewnictwo jest mój w tej marce. Mój ma 170. No. To patrz jakie tu są maszyny. Ło, babka pokazuje tym. Ale jakbyś ty takiego kupił... O nie. Cała wieś by była w szoku. A ale ten! Ty inaczej się jeździło tym, bo to skrętne takie jest, w pół się łamie. To gdzie, to ty co ja bym do niego przyczepił? Kurde, to żółwkę no, tak... byś dokupił do zestawu i byś miał. Taki to za duży, ja tam... Nie no, za ale... duży, no nie. Czekaj, tutaj co to jest, bo to ominęliśmy. Tutaj widzę, że są o bardziej takie jakieś głębosze, jakieś żółte, co to jest? Tutaj... A, grisem. No jakieś głębosz też, tylko taki duży. Weź, to trzeba za 400 koni mieć, żeby to pociągnąć, to rozkładane. Naprawdę, no. Jak nie lepiej. Cię wydaje takie małe, ale trzeba mieć moc, przecież tu tak no ziemię wchodzi. A patrz, agromasz. Fajna mareczka. Do gramasz jakiś puk miałem, to leżówkę mam. To za małe, słuchaj na. Ale też nie jest jakieś bogate stoisko, nie tyle maszyn mają, ale mi się zdaje, że tu ograniczone miejsce jest dla danej tej, dla danej firmy, no nie? Bardzo możliwe, tutaj też ktoś komuś tłumaczy. Alpego. No ale to jakieś. Patrz, prawowosiewne bardziej siewniczki już tutaj mają, znaczy zawieszane już tak praktycznie. No ale też wydają się spoko maszynki. 4-metróweczka. No tu mi się zdaje, że tu wiesz, na tym placu to te co słabo robią, to nie pokazują tego. No pewnie ta. Wały. Jakieś. Wały, tu fendy, kurde. No to nas nie interesuje, wały jakieś. Tak samo chwastowniki, no my czegoś takiego nie używamy, tylko standardowo polski oprysk. No kurde, o, fendzik. Sprawa. Ale fendzik też ma dobrą teraz wystawę, patrzę. No widzę, że tutaj... Ło, patrz o tego. O kurde, ten... On jest większy niż ten na gąsienicach. No większy, ale... Jaką maskę ma szeroko. No, taką... I sieć karnie fajna. Ale wiesz co, od kabiny ma mniejszą maskę, a tu właśnie ma coraz szerszą, no nie? Tak samo? No. Ale widzę, że to chyba w każdym... A nie, w tym już nie, ale w tych dużych modelach to widzę, że tak to jest zastosowane. No. Powiem fajnie, ci. Fajnie, to wygląda. Sieczkarnia, kombajn. Ja pierdykam. Kron. To jest ten największy kombajn, patrz. Ten ideal, czy coś tam. No, ale... To już naprawdę potężny kombajn, taki by się przydał. To żniwa to tylko moment i zrobione. Pana sieczkarnie tutaj. Rura jaka, ja pierdzielę, to jest... Kurde, ale rura to naprawdę...
z maszyna, maszyna. Tu jakieś dwie maszynki widzę. Co to jest oto? Kultywatory? To, to. To jest. No tu jest napisane, widzę, że pod tym, ale kurde. Nie. Fernela, coś, czy co to? Coś na K chyba? Nie, tu jest. Kotskler-link? Tak, dobrze widzę. Kukerling? Nie wiem, co to jest. Gdzie to kurde był. Napis powinien być jakiś taki widoczny, a nie. A. To nie wiem, gdzie jest ten napis. Nie wiem, ale to i tak mała wystawa tego. A widzę, że tutaj ominęliśmy, bo tutaj mamy już kronę. No, to jakieś niemieckie pewnie. No, ja zaraz kronę. Dla mnie pójdę się zobaczyć. Zaraz czekaj, jeszcze obejrzymy tam parę rzeczy na drugą stronę, jeszcze przejdziemy, bo tam widzę, no, że... tam jeszcze widzę, no. Tam to John Deere, to ja zaraz będę szedł. Tutaj mamy te sprzęty, te właśnie uprawowe bardziej. Kosiareczki, jakieś gruberki, siewnik jakiś wielki, potingerek. Który? O, tu. Ten siewnik właśnie, patrz jaki to jest. To jest inaczej w ogóle podczepiane. Tu tak, jest podczepiane. Tak, jedziesz, tak. A na polu tak. Ty, fajna tak. Sprawa, dobrze wymyślone. Zgrabiarka, paczeka wielka, czy tam przetrząsarka. Talerzówka, ja pierdykam. No to to już naprawdę niezły. Nie wiem jakie to są w ogóle szerokości robocze, bo tego widzowie nie ma plakietek, ale jest to sprzęt po prostu olbrzymi. Widzę kuchn. Bardzo duże. Belarka, jakieś tam... co to jest w ogóle rozkładane, ale też pewnie ma... A, broń mechaniczna. Ale jaka duża. To ma a ty... 6 metrów, jak lepiej może. To zawieszane jest, że tu... nie wiem, myślałem... Nie, chyba nic nie podczepisz już do tego, ale... Czy podczepisz? Ale... chociaż może. Może jakby te ściągnąć tylnie, nie wiem jak to tam działa. Widzę, że tutaj kurde kultywator też spory. Przetrząsarka, taka zwykła kosiarka. No. Kronę, patrz, to jest marka do sianokosów czy do czegoś, to kronę to. Kurde, to jest pierwsza klasa, ta zgrabiarka zobacz jaka. No patrz jaka ona jest wielka. Ale jaja. Kurde, te fajne te prasy są, te takie duże kostki robią. No właśnie ja się zastanawiałem, zobaczymy czy John Deere coś będzie miało od tego. No fajnie to wygląda. Czekaj, gdzie my to skończyliśmy? Na klasie. No tutaj mamy tą markę Fiegl. A tam. O, jakaś tam po prostu przyczepa. Przyczepa. Transport zwierząt. Tutaj mamy w ogóle jakieś. O, to są olbrzymy, pa. Oj, to naprawdę. I New Hollandy patrzę też. Zaraz New Hollandy też właśnie przejdziemy. Żeby poszedł w taką może produkcję, co? A gdzie ty jesteś? Kupić taki kombajn na łotu. Buraki, ziemniaki? No. Ciekawe, czy kurde to się opłacało. Ja weź ile to może kosztować o to? Oj, to naprawdę bardzo grimne. Pa, jak to bardzo koło jest dużo. Jakie? Koło jest większe od ciebie. No, zobacz. No i to sporo, to kurde, to co koszta nawet oponę zmienić w tym to. A ja patrzę, ty się dzisiaj w John Deere'a ubrałeś. A ja w John Deere'ze jako przedstawiciel prawie sobie chodzę po tych targach, wiesz, tyle John Deere'ów. No, maszynki Lemken, fajna marka. Lemken, nie, ja kiedyś kupiłem Lemkena, mi się lemiesze połamały moment. Ale patrz jaki siewnik. No, kurde, luks. Ja nie wiem, ja muszę coś pomyśleć, bo Lemken też dosyć fajna marka. Widzę, że mamy jeszcze Masejka, moi drodzy, tutaj. Masej tu, o, mi się podoba. O, dzień dobry. A czekaj, ty już miałeś do tych iść, zaraz do kolegów, bo tu już prawie no pół targów obeszliśmy właśnie, no kurde, ja właśnie... ty jeszcze nie poszedłeś, nie wiem. No. Ty, dobra, to wiesz co, to ja później tu wrócę, bo ja idę, bo właśnie do mnie dzwonią. Dobra, no to tam lecie, jeszcze Masejka pokażę, New Hollanda i zaraz przejdę do John Deere'a. No tak to widzowie... łapiemy, dobra? No ja przejdę gdzieś przy samochodach pewnie, gdzieś za, nie wiem, pół godziny może. Dobra, no to nara. Bo Masejki też widzicie, widzowie. No i New Hollandy, New Hollandy też bardzo fajna marka. Podobają mi się New Hollandy, najbardziej to mi się na masce tylko te napisy tak w takim kolorze nie podobają, jakby były takie inne. To było lepsze, na przykład jakieś żółtawe kolorki albo coś takiego. New Holland w ogóle T9530. Ja pierdzielę. Kombajn New Hollanda, prasa New Hollanda, no to wszystko. No tak to o, tabliczki, ludzie oglądają. Widzę, że John Deere już powoli się zaczyna. Mamy tutaj jeszcze, co to jest to? A, Stroutman, też fajna marka. O i te prasy już widzieliśmy, Pottingera już widzieliśmy. Tutaj odropy też, co niektóre z tego co widzę rzeczy jakieś są, kurde, sporawe i to bardzo sporowe i jest John Deere, widzowie. Patrzcie. 9420R. Nie, no takie coś mieć na gospodarstwie. O, dzień dobry. Dzień dobry, coś pomóc? Wie pan co, ja tutaj byłem umówiony z państwem, bo jakiś ciągnik mieliście. Ja dzwoniłem. Pan Michał? Tak, Michał.
A dzień dobry panu. Widzi pan jakie ubranka? Może jakiś taki komplecik też bym dostał od pana, taki jak pan ma do roboty, bo takiego nie mam, tylko koszulkę mam. Kombinezon? Tak. A, nie ma problemu, żadnego. Jeżeli pan chce, nie ma problemu. No bo ja u was już kupowałem, to wie pan, to możemy coś takiego, kurde, pokombinować, to nie? Tak, panie Michale, my pamiętamy, oczywiście. A wie pan co, opowie mi pan najpierw o tych kosiarkach, bo te kosiarki, ja też gadałem właśnie z szefem, że one miały być na wystawie, bo ja będę chyba kupował. Czasuj się gruba, mamo. A, to pan, przepraszam. To proszę pana, chodzi o to, o te kosiarki? Tak, tak. Na przód i na tył ona jest, tak? Proszę pana, to jest kosiarka przód-tył, tak zwany komplet. Mhm. Panu to powiedzieć. Panie panu, tak. Co pan chce wiedzieć? Noże, jeżeli chodzi o noże, no to tutaj jest, proszę pana... Panie, nie wiem. Proszę pana, ja nie jestem wybredny. Dobre panie... czy złe i jaka szerokość robocza? Panie, dobre. Szerokość robocza? Do katalogu zajrzę, nie ma problemu, zaraz panu powiemy. Proszę pana, interesuje pana tylko kosiarka, coś jeszcze może? Zaraz będę patrzył, bo jeszcze wie pan co, widzę prasę tam macie wystawioną, no i aha, ciągnik ta 7R-ka, co widzę tam na końcu tak stoi. To mnie najbardziej interesuje. Przednia kosiarka 3,3 metra, tylnia 8,8. No, czyli 8,8 szerokości roboczej, prawie 9 metrów, no nie? Tak, proszę pana, no to powiem panu tylko tyle, to jest kosiarka z wyższej półki. Prędkość robocza 22 na godzinę, proszę pana, przednia kosiarka waży 905 kg. Oj, to wie pan, takie informacje to już tam bez sensu, no nie, tam dokładne. Wie pan co, ja miałem kosiarkę, od was jestem zadowolony, mm-hmm, także mi się zdaje, że tutaj na spokojnie zakup w ciemno mogę powiedzieć, że mogę zrobić. Ile to by kosztowało? Zestaw przód i tył? O, proszę z rabacikiem pana jakimś, wie pan, no, o co chodzi? Już ja wiem, że z rabacikiem. Proszę pana, nie mogę panu powiedzieć w euro, czy przeliczyć na polskie? Euro niech będzie. No tak, no za przednią normalnie katalogu mamy 13,5 tysiąca euro. Mhm. Za tylnią proszę pana 48,5 tysiąca. Więc proszę pana... No tak, proszę pana, boli. Serce mnie boli. Proszę pana, po rabatach za przednią damy... Proszę pana, panu damy przednią za 10. Jest, przypominam, katalogowo za 13,5. Mhm. Za dyszkę damy panu 10 tysięcy euro. Tylnia jest za 48,5. To za 40. Zacz, no proszę pana. No dobrze pana, na polski już można powiedzieć, że prawie 200 tysięcy mi wyjdzie przód i tył. Dobra, za 42. Dobra, tam już w drobne to się nie mamy, no, co jeszcze kombinenu dorzucicie. A ja bym chciał zobaczyć tą prasę, bo tutaj chciałem zainwestować w takie, o, to jakaś nowsza, czy to jest jakaś starsza? Proszę pana, tak, to... Proszę pana, ta New Hollanda prasa to tak nowiej wygląda niż ta. Pan, tak, to jest akurat z starszej produkcji prasa. Mhm. Ona akurat jest u nas na wystawie, ponieważ odniosła znakomity sukces w swoich latach, kiedy była produkowana, także to jest prasa rządy 690, nie wiem czy pan kojarzy, ale naprawdę wielki sukces odniosła, więc jesteśmy z niej bardzo dumni, dlatego dzisiaj tutaj na wystawach nam towarzyszy, żeby po prostu o niej pamiętać i powiem panu tak, zainteresowanie tą prasą jest do dzisiaj, części bardzo dostępne, choć nie są potrzebne, bo prasa praktycznie się nie psuje. Dlatego właśnie jest to znakomite, tak ludzie się zachwycają. I powiem panu, jeden z większych sukcesów, jeżeli chodzi o prasy. John Deere. A w katalogach nie macie jakichś tam jeszcze nowszych modeli o tego? Jakiś na przykład coś po listingu? Są? Mamy. O, to katalogi już sobie pooglądamy tam już w wolnym czasie. Myślę, że ja też na stronkę wejdę i gdzieś tam będę ogarniał to wszystko. Jeszcze chciałbym zaproponować, bym prosił pana. Proszę pana, najnowocześniejszy John Deere X9. Pana, ja nie mam takich pieniędzy, ani takiego pola jak na razie, ale, to... Proszę pana, możemy kredytowo pomóc? Nie ma problemu. Kredytowo, no to wiadomo, że możecie pomóc, tylko wie pan co, ile to by kosztowało taki John Deere? No nie wiem, no a pan jest zainteresowany? No, cenę bym poznał. No to może w katalog zajrzeć, proszę pana. Już panu mówię. Proszę pana, no taki... I taki, jeżeli chodzi o takiego John Deere'a, przypomnij pan jaki to jest? X9. Nie. Coś czuję, że ja się zaraz za głowę się będę łapał. No to proszę pana, 550 tysięcy euro. No to chodźmy dalej, chodźmy dalej proszę pana. Byłem mówiony to 7R-kę oglądać, 350. No to panie tak. Michale, było tak trzeba od razu. Nie, do 7R-ki. No to tak, proszę pana, no nie wiem, pan zaglądał do środka, obciążnik w zestawie dodajemy, tak jak się umówiliśmy. Zaraz wejdę. Została przyszykowana, proszę pana, znaczy przyszykowana, no wystawiona tutaj, proszę pana, bo ona była na fabryce.
To jest, proszę pana, 7RK 350. 350 koni, tak, na oko ma. Tak, tak, 7RK, no to proszę pana. Mogę tu już się przejechać przez ten po trawie? Jasne, 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 proszę, proszę. Powiem panu, bardzo, bardzo duży sukces. Oj, bardzo duży. No, powiem panu, że te błotniki takie troszeczkę inne. Skręt. Tak, tak. Fajny, 350 koni, no dla mnie rewelacja, tak szczerze. Powiem panu, niesamowity sukces John Deere'a. Świetne. Bardzo duży, bardzo popularny ciągnik na gospodarstwa. GPS-y, bardzo... wszystko jest normalnie w wszystko. Zestawie. Oczywiście, wszystko jest. No. Bardzo świetny, naprawdę, proszę pana, powiem tak. Nie ma żadnych złych opinii o tym ciągniku. Teraz świetno. Ile? 250 tysięcy euro. Proszę pana, za ten ciągniczek. Oczywiście to jest cena katalogowa. No, to właśnie. Proszę pana, no tak jak już umawialiśmy, no proszę pana, niżej niestety nie da rady, no 230 tysięcy euro, proszę pana, nie jest pański samochód. Tak, 20 tysięcy euro, to fajny jest rabat, także powiem panu, że ja jestem... Tak. Dzisiaj pana, na pewno nie wezmę, bo i tak dzisiaj no z wystaw nie będę panu podbierał, ale... Pan jest stałym klientem, także proszę pana, no... Wie pan, no jest i też rabat, tak? No my szanujemy swoich własnych klientów, my wiemy po prostu, to jest nasz, tak? My chcemy klientów mieć przy sobie. Ja przyjadę pewnie po niego gdzieś, bardziej chyba do siedziby waszej trzeba będzie przyjechać, co nie? Tak, najlepiej do siedziby, adres pan zna, jak nie to wyślemy SMS-em. Albo na internecie pan sprawdzi. Umówić się, zadzwonić, najlepiej do mnie, mogę dać wizytówkę, proszę bardzo. Bo wtedy będzie jeszcze więcej pewnie tych maszyn, prawda? Tak, jeżeli pan... To ja bym to pooglądał, no. Tak, na fabrykę jak pan przyjedzie, tam mamy więcej troszkę maszyn. Jeżeli pan chce jakieś dodatkowe opcje, nie ma problemu też, no wiadomo, tu jest ten wystawowy, tak, ciągnik. No tak, jeszcze... tak. Może pan nawet go dzisiaj wziąć, jeżeli pan chce, może pan przyjechać, wziąć taki sam, ale z fabryki, no nie wiem, jak panu to pasuje, bo no to jest troszkę... Nie, wie pan co, ja przyjadę po prostu, bo teraz już muszę zmykać do domu i gdzieś w tym tygodniu myślę, że się pojawię u was, będę dzwonił do pana z wizytówki, jeszcze dzisiaj wieczorem się umówimy dokładnie. Dobra, nie ma dobra, problemu, proszę. To dzięki za taką fachową opinię i do widzenia. Do widzenia, dziękuję. No dobra, widzowie, targi przeszliśmy praktycznie. Jak widzicie, dzisiaj tego brać nie będę, niech ludzie też pooglądają, ale 7RK jest w zasięgu mojego kredytu, tak to nazwę. Co sądzicie o tej prasie, możecie napisać, co sądzicie o innych maszynach, które ja bym mógł też tutaj zakupić. Albo z tych wystaw, albo coś innego. Na pewno pługa będę potrzebował, na pewno jakiegoś kultywatora albo talerzówki większej. O, zapotrzebowanie jest dosyć spore u mnie na maszyny, bo trochę jest lipa z tymi maszynami. Ciągnik 7RK moim zdaniem wystarczy. Napiszcie, co o tym sądzicie. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, żebyśmy pojechali do siedziby faktycznie John Deere'a. Ło! No. Jesteś. A gdzie ty pędzisz? A już do domu, żeby jechać, bo już mieliśmy pod samochodami się ten spotkać. A ja cię gonię tutaj, kurde. Będę miał wyjazd do siedziby John Deere'a, będę brał ciągnik. Tak? No, dali mi rabat, wiesz ile? 100 tysięcy złotych prawie. Ponad. O kurde. 23, no. Zduwa prawie. Dobra, jedziemy do domu, tu już nie ma co. Jedziemy, widzowie, także my się z wami żegnamy i następny odcinek u Koliza. Będą fajne rzeczy. Nara. Tak. A już nara jutro. Cicho. O, trzeba dodać to. No, to. Nara.